O, jest. Okej. Dobra, jesteśmy super. Przepraszamy za spóźnienie, ale mieliśmy logowanie jakieś dodatkowe na Facebooku. Także w języku polskim też tam strony nie chcą, nie chciało im się wyświetlać. I tak, witam Was wszystkich i dzisiaj chciałbym zacząć od słowa proroczego, które przekazała Anna Mendes na rok 2019. I chciałbym to przeczytać, tak żeby to było na internecie, żeby to było wiadome dla wszystkich. Nie? Czyli to, co dzisiaj będę czytać, tak jakbym to deklarował. Ja po prostu to czytałem i wiem, zgadzam się w moim duchu z tym, bo wiem, że te rzeczy po prostu mają miejsce w tym roku i będą miały miejsce w tym roku. I to, słuchajcie teraz tak. Słowo prorocze mówi tak. Przychodzi wiele nowych rzeczy, zarówno duchowo, jak i fizycznie. Ale musicie się pozbyć rzeczy starych, bezużytecznych i szkodliwych. Czyli Bóg mówi, że przychodzi wiele nowych rzeczy, ale my musimy pozbyć się rzeczy starych. Wiele osób musi się zatrzymać i określić, co w ich życiu działa, a co nie działa. Co przynosi dobry owoc, a co go nie przynosi. A także ocenić, co pochodzi od Boga, a co nie. Które relacje oraz przyjaźnie pochodzą od Boga i są korzystne, a które zatrzymują błogosławieństwo. Czyli zatrzymują błogosławieństwo nad moim życiem i Twoim życiem. Bóg oczyszcza nasze życie duchowe i fizyczne, żebyśmy mogli objąć niezwykłe dziedzictwo. To jest słowo prorocze, jest tu jeszcze trochę, nie? Tu Anna Mendes, ona jest prorokiem i słuchajcie, ona tutaj dalej mówi tak. Nadchodzący rok składa się z liczb 9 i 10. Liczba 10 w Biblii mówi o pełni, czymś całkowitym oraz mówi o suwerennym objawieniu Boga na ziemi. 9 połączona jest z porządkiem, sprawiedliwością i ponadnaturalnymi interwencjami poprzez ogień Jego świętości. Czyli znaczenie liczb według biblijnego znaczenia. Bóg objawił się Mojżeszowi w ogniu oraz dymie i dał mu 10 przykazań, żeby prowadzić jego lud. Pięćdziesiątnica przyszła 10 dni po wniebowstąpieniu i ponownie widzimy na niej boski ogień. Zarówno w przypadku pięćdziesiątnicy, jak i w przypadku Mojżesza Bóg wyznaczył miejsce oddzielone na wysokości. Miejsce, gdzie miał się zamanifestować. Była to góra Synaj i Wieczernik. On woła swe dzieci, żeby spędzały z nim czas na świętej górze. W nawiasie w oddzieleniu. Bóg otwiera potężne, pełne chwały, święte wymiary swego poznania. Ojciec wzywa nas w bardzo specjalny sposób, byśmy weszli w jedność w duchu. Czyli co? Wierzący w jedność w duchu, żeby weszli. A także w bliższe poznanie Go. Woła o pokolenie, które będzie znane ze światła Jego świętości, z miłości do innych i z miłosierdzia do biednych. Czyli co? Bóg Ojciec woła o pokolenie, o nas, czyli o lud Boży, który będzie znany z czego? Ze światła Jego świętości, czyli Bożego Światła, Bożego Ducha, który jest nami, z miłości do innych i z miłosierdzia do biednych. Miłosierdzie jest czynieniem miłości do innych ludzi, nie? Otwiera potężne drzwi w niebie, które mogą osiągnąć tylko ci, którzy pragną szukać Go całym sercem, aby Jego miłość, światło i czystość były ponownie widziane na ziemi. Czyli co? Wiele osób zobaczy widzialne manifestacje Jezusa Chrystusa i Jego niebieskich armii, a wielu innych będzie miało sny i wizje. Będzie to czas oddzielenia i uświęcenia. Mówimy o roku 2019. Tak jak w przypadku 10 panien, Bóg oddzieli letnich od uświęconych.
Czyli zobaczcie, głupie panny były letnie i Jezus mówił w objawieniu Jana, że wypluj się z moich ust, bo jesteś letni. A te mądre panny były uświęcone, o czym tutaj właśnie w tym proroctwie czytamy. W jaki sposób one były uświęcone? W taki właśnie, w jaki Bóg nas powołuje przez to proroctwo, nie? Do tego uświęcenia. Słyszę słowa, przywrócenie, odnowienie, odpłata, przekształcenie i reformacja. Jako prorok ona słyszy te słowa od Ducha Świętego. Słowa te wiążą się z przekształceniem wszystkich rzeczy według Bożych planów. Ci, którzy zostali poszkodowani, dostaną zwrot. Czyli co, jeżeli ktoś cię skrzywdził jako osobę wierzącą i ty postąpiłeś tak, jak Bóg tego chciał, nie? Dostanie zwrot. A dalej jest napisane tak. A ci, którzy czynią zło, ignorując Boga i nie bojąc się Go, otrzymają odpłatę za ich nieprawość. W tym roku. W tym roku. Zobaczcie. Wiele rzeczy usuwanych jest z życia ludzi przez samego Boga, ponieważ pragnie On uczynić w ich życiu coś nowego. To, co jest usuwane, było przeszkodą dla dzieła Bożego. Ale Bóg nie usuwa niczego, jeśli nie ma to na celu przejścia w lepszą sytuację. Czyli Bóg swojego życia na przykład może ci zabrać jedną pracę, którą masz, a dać ci inną pracę, bo On chce, żebyś ty przeszedł w inne miejsce. W lepszą sytuację. Przychodzi wiele nowych rzeczy, zarówno duchowo, jak i fizycznie, ale musicie się pozbyć rzeczy starych, bezużytecznych i szkodliwych. Wiele osób musi się zatrzymać i określić, co w ich życiu działa, a co nie działa. Co przynosi owoc, a co go nie przynosi. A także ocenić, co przychodzi od Boga, a co nie. Które relacje oraz przyjaźnie pochodzą od Boga i są korzystne, a które zatrzymują błogosławieństwo. To na początku jest powiedziane tego proroctwa, tak wypisane grubymi literami, dlatego się powtarzam, nie? Bóg oczyszcza nasze życie duchowe i fizyczne, żebyśmy mogli objąć niezwykłe dziedzictwo. Tu właśnie widzimy literę 9. Jest ona związana z ponownym Genesis. Ponownym stworzeniem następującym w naszym życiu i w życiu Kościoła, w których Bóg wszystko przestawia, żebyśmy mogli mieć panowanie nad wszelkim stworzeniem, a także zaopatrzenie konieczne, by sprawować Jego rządy pod Jego suwerennym panowaniem. W Księdze Genesis rodzaju widzimy sformułowanie Bóg rzekł, użyte 10 razy. To sformułowanie Bóg rzekł jest użyte 10 razy. Za 9 razem, kiedy Bóg przemówił, dał człowiekowi panowanie, a za 10 razem dał człowiekowi całe zaopatrzenie. Do tego by panować. Bóg mówi o zmienianiu porządku wszystkich rzeczy związanych z Jego domem. Zobaczcie, z Kościołem Bożym. Ta zmiana porządku przyniesie w życiu Jego dzieci okres chaosu, zamieszania, strachu, niewiary i wszystkiego, co się łączy z brakiem porządku oraz ciemnością. Czyli co, ludzie w kościołach już będą tak potrzęśnięci, Bóg dopuści do tego, że w końcu wejdą na Jego, w Jego porządek. W Jego porządek. Nie w ich własny porządek. No nie? Dalej. Bóg będzie rozdzielał wody, które są z góry, od wód, które pochodzą z dołu. Ten podział związany jest z Bożą resztką wybranych. Księga Objawienia mówi, że wody, miejsce, gdzie zasiada wielka nierządnica, to ludy, które znajdują się pod władzą systemu babilońskiego, czyli systemów tego świata. Wody z góry w tym przypadku oznaczają ludzi, którzy się oddzielają, szukając, jak wypełnić Jego wolę i działać zgodnie z Jego planem. Ci ludzie będą świecić w wieczności jak gwiazdy, a królestwa pod całym niebem będą im posłuszne. Księga Daniela o tym mówi, 7 rozdział, 27 werset. Te królestwa to królestwa zwierząt, królestwo roślin, królestwo minerałów, wody, chmury, wiatr i zastępy niebieskie. Tak tutaj Pani prorok mówi? Nie dojdzie do tego w ciągu roku, ale proces oddzielenia już się rozpoczął i będzie się wzmagał w roku 2019. Bóg mówi o mocnym skupieniu się na owocach ducha, czyli
miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i wstrzemięźliwości. Wiecie, owoc Ducha Świętego, wstrzemięźliwość, to jest to, że ty zatrzymujesz się przed czymś. Ty odmawiasz sobie czegoś. I ludzie nie rozumieją, że to jest owoc Ducha Świętego. Ale idę dalej. To, co czytałem, jest z listu do Galacjan, 5 rozdział i 22, 3 werset. Oprócz tej listy w Biblii możemy też zobaczyć, dlatego też dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnoty, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Zobaczcie, gdzie dopiero jest miłość, nie? Gdy bowiem będą one was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 2 Piotra 1, od 5 do 8. Zwróćcie na to uwagę, bo na tej podstawie wkrótce jasnym się stanie, kto jest związany z wodami z góry, a kto z wodami z dołu. Czyli tutaj Bóg mówi, zwróćcie uwagę, dlatego że te wody z góry to są Boże wody Ducha Świętego, a te wody z dołu to są wody tego świata, Ducha tego świata. Zwróćcie na to uwagę. Na tej podstawie, na podstawie tych dwóch wersetów, w sumie tu jest pięć wersetów, wkrótce jasnym się stanie, kto jest związany z wodami z góry, jako wierząca osoba, a kto z wodami z dołu. Słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Mówiąc o dziewiątce w Biblii, Bóg przyniesie potężny i realny chrzest Duchem Świętym w ogniu i widzialną i namacalną mocą, która rzadko była widziana. Duch Święty przyjdzie z przekonaniem o grzechu, a także z gorącym pragnieniem uświęcenia i chodzenia śladami Jezusa. Czyli Duch Święty przyniesie to, żeby ludzie mogli wejść. Przyjdzie na tych, którzy kochają jedność ciała Chrystusa, osiągną przez Ducha tych, którzy pozostają z Nim w jedności, pragnąc i szukając ognia z nieba. Czyli co? Z jedności z Panem i ognia z nieba. Wiecie, ogień to jest dobra rzecz. Dlatego, że ogień porusza nas i też to, co w nas jest, oczyszcza. Mówiąc o odnowieniu, wielu doświadcza różnych zmian. Może już nawet ich doświadczać, czyli już w tym roku nie. Mogą to być zmiany związane z domem, ze stanem posiadania, z pracą, stylem ubierania się, zmiany w sposobie działania, zmiany zawodowe. Wszystkie te zmiany pochodzą ku dobremu i są częścią Bożego błogosławieństwa. Widzę ziemię i dobrobyt, który przychodzi. A anioły związane z finansami oraz ustawodawstwem zostały wysłane. Czyli co? Odnośnie ustaw. Aby ułatwić proces zmian. Jednakże Bóg mówi, że musimy skierować nasz wzrok na niego, a nie na status materialny. Czyli co? Nie patrz na swoją kasę, na to, co zarabiasz w ogóle, ale patrz na Pana. Będzie to rok, w którym pożniemy wiele rzeczy z tego, co zasialiśmy, zarówno dobrego i złego. Będzie się objawiać zarówno w duchu, jak i w rzeczywistości naturalnej. Ci, którzy siali dobro, będą zbierać dobro, a ci, którzy siali zło i kłamstwo, będą je zbierać. To będzie rok siania oraz zbierania. Planuj i siej to, co chcesz zebrać. Będzie to rok nawadniania, użyźniania oraz gwałtownego przyspieszenia wzrostu. Ja słuchałem inne proroctwa i dokładnie o tym mówiły. Od mężów Bożych, które, mówię wam, pokrywają się z tym. Dlatego to czytam też. Zobaczymy wspaniałe znaki Bożej sprawiedliwości. Bojaźń Boża powróci do Kościoła. Wiecie, jak bojaźń Boża powróciła do Kościoła kiedyś w pierwszym Kościele? Kiedy anioł się zapiera, padli martwi, słuchajcie. I tam jest napisane, bojaźń Boża obroniła wszystkich. Też Bóg chciał nauczyć Izraela bojaźni Bożej, zaprowadził go pod górę Synaj i sam z tej góry mówił, ludzie zaczęli bać się. I Mojżesz mówi, nie bójcie się, Bóg chciał was, żeby pojawiła się w was bojaźń przed Nim.
żebyście nie grzeszyli. I tutaj mówi, nie, że powróciłaś może do kościoła. Wiele osób będzie pragnąć tych błogosławieństw, które idą za osobami naprawdę sprawiedliwymi i wyprostują swoje ścieżki, czyli co? Błogosławieństwa te, o których tutaj jest mowa, będą szły za osobami naprawdę sprawiedliwymi, faktycznie nie obłudnikami. I wyprostują swoje ścieżki ci ludzie. Inni zobaczą odpłatę na bezbożnych oraz na tych, którzy chodzą w kłamstwie w domu Bożym. Chodzą w kłamstwie w domu Bożym, zobaczcie, i zwrócą się do Pana. Czyli jak zobaczą, zobaczcie, odpłatę na bezbożnych oraz tych, którzy chodzą w kłamstwie w domu Bożym, odpłatę, nie będzie to dobra odpłata, ale one zawrócą do Pana, żeby nie mieć tej samej odpłaty, co oni mają. Bo są ludzie pyszni, słuchajcie, którzy żyją w duchu czarów, egoistyczni, słuchajcie, nie mają ducha pokory i oni są w kościołach. I musi zacząć się coś, żeby przyszła bojaźń Boża do kościołów, żeby ludzie faktycznie zaczęli iść za duchem Pana, który jest pokorą. Słuchajcie, Bóg jest największą pokorą we wszechświecie. On jest źródłem. Człowiek, tylko pokorny człowiek odbiera od Boga. Pyszny człowiek nie odbiera od Boga nic. Bo Bóg się przeciwstawia duchowi pychy. Duch pychy jest to szatana. I ten duch miesza w kościele od wielu lat. Nadęci ludzie, nadęci pastorze, nadęci jacyś tam usługujący, słuchajcie. Muszą być usunięci przez Pana, żeby ci, którzy są pokorni, mogli sprowadzić potężną obecność Bożą do kościołów. Dlatego, że Pan pysznym się przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Zobaczymy wspaniałe znaki Bożej sprawiedliwości. Bojaźń Boża wróci do kościoła. Wiele osób będzie pragnąć tych błogosławieństw, które idą za osobami naprawdę sprawiedliwymi i wyprostują swoje ścieżki. Inni zobaczą odpłatę na bezbożnych oraz na tych, którzy chodzą w kłamstwie w domu Bożym i zwrócą się do Pana. Liczba 9 mówi też o narodzinach. Jest to rok, w którym zobaczymy nowe, wspaniałe rzeczy narodzone z Boga. Żyzność i płodność nadchodzi. Ziemia wyda swoje owoce. Mały owoc, który został zdziesiątkowany z powodu przeszłych burz. Rozmnoży się wielki owoc z powodu Bożego pokoju, który przychodzi do Bożych dzieci. Wiele dzieci przyjdzie na świat, a bezpłodne pary zaczną mieć swoje potomstwo. Przychodzi pokój do ziemi sprawiedliwych, ale też potężne trzęsienie do tych, którzy chodzą przy mierzu z ciemnością. Czyli co? Co to znaczy? Jakieś dziedzinie człowiek gdzieś chodzi z ciemnością. Zobaczymy potężny owoc reformacji. Ogień, który rozpalili reformatorzy, zostanie nagrodzony olbrzymią radością. Kto to jest reformator? Ten, który przebija się, spędza czas pomimo problemów, pomimo przeszkód z Bogiem i on po prostu słyszy od Pana, co ma robić. Dalej. W niebie Bóg otwiera skarby i rozmnaża je. Wszyscy, którzy składają swoje skarby tam, gdzie nie niszczą ich mól ani rdza, gdzie nie włamują się złodzieje, Mateusza 6,19, będą obejmowali swe skarby w posiadanie i będą się cieszyć ich obfitością. Bóg woła, byśmy nabyli u Niego złota oczyszczonego w ogniu, Objawienie 3,18. Są niesamowite skarby, które zostaną wyswobodzone z nieba przez tych, którzy szukają bogactw duchowych bardziej niż tych ziemskich. Od 2018 obserwujemy początek nowego cyklu, który kładzie fundament oraz określa, co się wydarzy w ciągu następnego stulecia, nadchodzącego stulecia. Ten rok jest też związany z 19 literą alfabetu hebrajskiego. Posiada ona wartość 100 i jest związana ze słowem kadosz, święty, świętość. Tworząca ją litera kuf wskazuje też na Mesjasza. Jej piktograficzny znak składa się z głowy oraz igły. Jest związany ze słowem tekufa, czyli cyklem. Świętość jest związana z Bożymi cyklami, co wskazuje na czas sprawiedliwości odkupienia. Kuf rysuje się za pomocą dwóch oddzielnych pociągnięć. Uczy nas o oddzieleniu
istniejący pomiędzy Bogiem, świętością i wszystkim, co jest Mu przeciwne, widzimy w tym wody z góry i wody z dołu, o których tutaj wcześniej było wspomniane. Te dwa oddzielne pociągnięcia tworzą jednocześnie dwie inne litery Waw, czyli symbol człowieka pod Kaw, które jest symbolem Bożej ręki. Czyli widzicie, jaka symbolika jest w literach i w tych znakach i w numerach w hebrajskiej, jakby to powiedzieć, teologii, nie? Czy Biblio, wiecie, o co chodzi. To nam pokazuje, że musimy być poddani prowadzeniu Bożego Ducha Świętego. Symbol człowieka i symbol Bożej ręki. Ojciec objawia się tym, którzy Go szukają. Zobaczcie, teraz jest bardzo ważne. Ojciec, Bóg Ojciec, objawia się tym, którzy Go szukają w ten potężny sposób. Woła nas do pojednania się z Nim, do połączenia się z Jego obecnością według Jego prowadzenia i wskazówek. Czyli to, że połączy się z Bogiem, ale tak jak On chce, żeby się z Nim połączył. Musimy chodzić z Nim ramię w ramię, słuchając Go. Musimy spędzać z Nim czas, aż usłyszymy Jego głos jasno i wyraźnie. Musimy być prowadzeni przez Niego, a nie przez jakąś osobę trzecią. Nasi bracia i siostry, a także doradcy duchowi są ważni, ale nie mogą zająć miejsca naszej osobistej relacji z Bogiem Ojcem. On woła wielu z nas, byśmy szukali Go z rana, zanim stanie słońce, gdy świta. Z rana, zanim stanie słońce. Przychodźmy rano na łono Boga Ojca, by szukać, by stawać się jednym z Nim i z Jego Synem. Jak być Kościołem połączonym przez Ducha? W którym doktryny, organizacje i formy nie będą nas mogły oddzielić. Czyli co? Jak połączymy się przez Ducha Bożego z Jezusem, to nie będziemy Kościołem, gdzie doktryny, czy formy, czy organizacje nas połączą. To będzie silniejsze, słuchajcie. Każdy powinien wejść tam, gdzie go Pan prowadzi. W tym miejscu Duch najważniejszy, w tym miejscu w Duchu najważniejsza staje się miłość Ojca, która przewyższa wszelkie zrozumienie i która jest tworzona w nas, żebyśmy mogli szczerze kochać się nawzajem i być jednym, aby świat poznał Jezusa, którego posłał Ojciec. Jana 17:21. Jeśli słyszysz to wołanie, to wstawaj z rana, albo codziennie, albo ile razy dasz radę i gorąco szukaj spotkania z Ojcem przez Jezusa oraz w Jego Duchu Świętym. Stopniowo zaczniemy rozpoznawać się wzajemnie i następnie łączyć się w rzeczywistości fizycznej. Czyli co, ci, którzy będą brać od Boga Ojca, nie? Rozpoznają się już. Ja słyszałem takie proroctwo, że przychodzi czas, kiedy wierzący ludzie będą świecić, a niewierzący, albo ci, którzy są wierzący, ale oszukują, błudnicy czy inni, nie będą świecić, ale oni będą przydziani w ciemnością, a niewierzący w ogóle będą ciemnością. I to każdy będzie mógł zobaczyć, przychodzi taki czas, takiej manifestacji duchowej na ziemi, że będziesz mógł, po tym, żebyś patrzeć fizycznie, będziesz wiedział, że ta osoba jest wierząca. Dalej. Bo tych, którzy, teraz jest jeden werset, Rzymian 8, 29-30. Bo tych, którym przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobnie do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodny wśród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Amen. To jest tyle tego słowa proroczego. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. A my idziemy teraz do kazania i będziemy mówić z listu do Filipian. Werset
moim sercu krążyły różne kazania i chciałem wybrać. I przychodzi do mnie moja żona i mówi, że dostała słowo od Pana, dostała po prostu księgę, nie, dostała początek pewnego wersetu. Słyszałaś ten głos, tak? Słyszała po prostu początek pewnego wersetu i mówiła, że może to jest to. I wiecie, jak ja czytałem ten werset, siedziałem, słuchaj, ze wielkim, Duch Pański napełnił mnie. I miałem przekonanie, że właśnie mam o tym mówić. Czyli tak, przejdziemy do listu do wiecie, że my musimy zawsze mieć potwierdzenie Ducha Świętego, co robimy. Dlatego, że nie mam potwierdzenia, to ich stąpamy po wodach takich, że możemy ugrzęznąć, no nie? Ale czas polecił już. A więc tak, Filipian. Słuchajcie, tego bądźcie względem, jesteśmy drugi rozdział, piąty werset, tego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się w postawie człowiekiem, uniżył siebie samego i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolana na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeczytam wam to z innego tłumaczenia i tam jest tak napisane. Może przeczytam tylko werset 5, od 5 przeczytam wam. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie tego za dobrodziejstwo, przepraszam, za drapieństwo równym być Bogu. To jest napisane, nie upierał się zachłanie w warszawskim tłumaczeniu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie kolano się skłaniało. Tych, którzy są na niebiesiach i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. Jeszcze jest język. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem w chwale Boga Ojca. Także tak jest powiedziane. Słuchajcie, to co ten werset pasuje do tego, o czym dzisiaj czytałem. Dlatego zobaczcie, że jakie było usposobienie, czy rozumienie Jezusa o sobie samym. Jaki sposób rozumienia był? Że co? Że On, chociaż był, co? Bogiem, który zostawił swój majestat, słuchajcie. Swoją koronę, słuchajcie, tam w niebiosach. Korony swojej wyrzekły się śpiewamy w piosence. I On przyjął ciało człowieka i stał się człowiekiem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas Słowo Boże. I teraz zobaczcie, że On sam, chociaż był w postaci, słuchajcie, w postaci, nie? Tutaj jest powiedziane, że w 6, będąc w kształcie Bożym, ukształtowany, będąc postacią Bożą, nie upierał się, żeby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, a tutaj w tłumaczeniu czytamy, ale wyniszczył samego siebie. Wiesz, kto wyniszczył? Wyniszczył swój egoizm, który miał. Wyniszczył swoją pychę, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, Ojcze.
I co? I przyjął tą postać, ten kształt sługi. I co? Dalej? I był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I zobaczcie, na innym miejscu mówi, że on nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał Jezus. Ale ja chciałem czytać jeszcze dalej. Słuchajcie tego. Wcześniej, w wcześniejszych wersetach apostoł Paweł mówi o różnych rzeczach, o tym, jak on się cieszy z tego, że oni w Filipii, słuchajcie, idą za jego nauką, nie? Za tym, co im zalecił. I wiecie co? On mówi to na przykład tak, w 21 wersecie pierwszego rozdziału mówi: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. I dalej mówi, że to lepiej jest być z Chrystusem, ale też dobrze jest być, zostać z wami, żeby wam pomóc wzrastać w Bogu. Na przykład werset 27 tego samego rozdziału. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy... No to pominę. Dalej mówi tak, w wersecie 29. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzicie, o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniajcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, zobaczcie znowu, to co czytaliśmy w tym proroctwie, jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednością. Tam w proroctwie było powiedziane, że tylko ci, którzy będą jednej myśli i będą razem, oni będą błogosławieni. I błogosławieństwa Boże i finansowe będą za nimi szły. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Wiecie, ludzie przechwalają się. Ale ta chwała jest próżna, bo chwała, którą Bóg tobie daje, ma znaczenie. A to, że ty się przechwalasz, albo ludzie cię chwalą, jest powiedział, biada wam, jeżeli wszyscy ludzie was chwalą. Czyli nie szukaj próżnej chwały, nie szukaj pokazu przed ludźmi, żeby cię chwalili i nie chwal siebie. Bo jeżeli to czynisz, to nie jesteś w duchu Boga. Niech Bóg cię chwali, nie ludzie. Dalej. Mówi tak. I nie czyńcie niesmutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze, zobaczcie, co tam mówiliśmy o pokorze, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Teraz może liderom trochę trudno w to uwierzyć, że oni są niżsi od tych innych, ale takie są fakty, słuchajcie. Wyobraźcie sobie Ducha Świętego, który Bóg, który jest najbardziej pokorną istotą we wszechświecie. Bóg sam najpokorniejszy jest. Dlatego Duch Boga nauczył Jezusa tego, że On się po prostu upokarzał. Bo jeżeli się nie upokorzysz, nie uczynisz dla Pana tego, co Pan na Ciebie zaplanował. No nie masz szans. Pycha zatrzymuje wszelkie Boże błogosławieństwa. Zobaczcie, co mówi dalej. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jest jego, lecz i na to, co cudze. Bo wiecie, ludzie pyszni, egoistyczni, to tylko to, co oni, wiesz, na siebie. Boże błogosław mnie, moją żonę, moje dziecko, czy tam Janka, czy Stasia, a sąsiada. I to jest właśnie pycha, to jest egoizm. Wiecie, było takie, jest takie powiedzenie, nie wiem na ile, ale słyszałem, że to była wizja, którą ktoś miał. I słuchajcie, ta osoba była w niebie. I był wielki stół zastawiony, dużo jedzenia i tak dalej. I takie długie metrowe widelce, czy to były łyżki. W każdym bądź razie to były jakieś tam takiego typu rzeczy, no nie? I było tak, że nikt tą łyżką nie dał rady sobie do buzi włożyć jedzenia. Ale w niebie ludzie, dlatego że byli uprzejmi i patrzyli na innych, to oni brali jedzenie gdzieś tam i karmili tego naprzeciw. No i mówi, co to jest? Słuchajcie, zaraz został zabrany do piekła, w piekle, wiecie, znowu stół zostawiony, jedzenie to samo, łyżki takie same w rękach, a ci ludzie, słuchajcie, co tam siedzą, karmią tylko siebie. Metrowa łyżka, ale nie da rady się najeść. I oni nawet nie myślą, żeby pomyśleć, żeby dać komuś innemu, bo to chciwość, egoizm, pycha. I tutaj właśnie o tym mówi. Nie patrzcie tylko na to, co wasze jest. Tylko na to, co kogoś innego.
Daje, będzie się dany człowieku. Rozumiesz? Dalej. Słuchajcie, moim tematem, tak jak na Facebooku ogłosiłem, było Bóg szuka Tymoteuszów. Dlatego pójdziemy troszeczkę dalej i powiem wam, o co chodzi. Czytamy od 12, drugi rozdział 12 werset. Przed to umiłowanie moje, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje, co? Sprawujcie. Zobaczcie, to jest bardzo ważne. Wielu ludzi nie rozumie tego, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości, tak mówią przypowieści Salomona. Nie możesz być mądry, kiedy nie masz bojaźni Bożej. I tu mówi, z bojaźnią i drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. Zbawienie sprawuje, co znaczy? Żyjcie w tym duchu zbawienia. Postępujcie tak, jak Bóg chce. Albowiem Bóg to według upodobania swego sprawia w nas chcenie i wykonanie. Czyli co? Bóg sprawia w tobie chcenie i wykonanie. On ci da pragnienia, kiedy będziesz bojaźni i będziesz, nie mówię drży przed Bogiem, ale wiecie, ta pokora i to wszystko, to tak właśnie wygląda. I Bóg ci da pragnienie i wykonanie Jego woli. Kiedy będziesz pokorny, odbierzesz od Niego to. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Bez skazy wśród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Wiecie, co jest powiedział? Wy jesteście światłością świata do swoich uczniów. Że oni byli przeznaczeni, by świecić. Może mi też nie świecił, też słyszę, ale wiecie, o co chodzi. Każdy ma wybór. Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem, ale gdyby nawet krew moja miała być dodana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę się razem z wami wszystkimi z tego, wtedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Teraz, Tymoteuszu. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poszło do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie ma drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Zobaczcie postawę. Postawa, w jakiej mamy być. Nie ma Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Zobaczcie postawę Tymoteusza. I powiem wam, Bóg szuka Tymoteusza. Dalej mówi tak. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Zobaczcie, Tymoteusz, troszcząc się o innych, o braci, o siostry, on szukał tego, co jest Chrystusa Jezusa. Nie swego. I tu apostoł Paweł to podkreśla. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Słuchajcie, zasada. Tymoteusz przebywał z Pawłem. I tak jak on, Paweł, który był jego duchowym ojcem, tak Tymoteusz postępował. I dzisiaj na świecie jest dużo ludzi, słuchajcie, ale ojców jest mało. Ludzie potrzebują ojców. I Paweł apostoł był takim ojcem dla ludzi. I tutaj widzimy, że Tymoteusz szedł w jego ślady. Tymoteusz był Grekiem i jego imię znaczy Tymai Tofeo, to znaczy czczący Boga albo szanujący Boga, bo Tymi to cześć, a Feos Bóg, Tymoteus, jego imię po grecku. I teraz, jak słuchajcie, cały obraz teraz tego, słuchajcie, to co wam czytałem w proroctwie, i to, co czytaliśmy tutaj, jak połączycie to wszystko, to
to zobaczycie obraz Tymoteusza. Czyli kogo? Apostoł Paweł już był ugruntowany, ale ten Tymoteusz kształtował się przy apostole Pawle. I te proroctwo, kiedy przyjmiesz i to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, to w tobie ukształtuje się Tymoteusz. Czyli ktoś taki, jakiego Bóg właśnie chce. Ktoś taki, o kim właśnie mówi to proroctwo, o którym czytaliśmy. Amen. To tyle na ten temat. Dziękujemy Bogu za słowo i błogosławimy Was. Amen. Na